W bajkach, w legendach bywa, że właśnie zło zostaje ukarane, a dobro nagrodzone. Witajcie moi kochani, pamiętacie mnie? Nazywam się Wioletta Woźniak i bardzo długo uczyłam w waszej szkole w Kotanie. Prowadziłam zajęcia rewalidacyjne. Moi kochani, stęskniłam się za wami bardzo, bardzo mocno. Nawet te krótkie chwile rozmów na korytarzach szkolnych, gdy biegłam na fitness czy jogę, dawały mi dużo radości i przyjemności. Mam nadzieję, że wkrótce znowu będzie to możliwe. A dzisiaj chciałabym wam przeczytać legendę. Mówi się, że w każdej legendzie jest ziarenko prawdy. Legenda dotyczy naszej bliskiej okolicy, Bukruszwicy i Popielu. Przeczytam wam tą legendę z książki Legendy Polskie. Zapraszam. O Popielu. Dawno, dawno temu, w czasach, których najstarsze babcie nie pamiętają, w Kruszwicy nad jeziorem Gopło stał warowny zamek. Piękny był nad podziw, z modrzewiowych bali wydźwignięty, głęboką fosą otoczony. Panował w nim król Popiel, niegdyś prosty drwal, co popiołem ze spalonych drzew ziemię użyźniał, stąd i jego nazwa. Mądry był i dobrą radą gotów służyć. Niestety, gdy na króla go obrano, schardział tak, że ani do niego przystąp. Płócienną koszulę i łapcie złyka precz odrzucił, w cienkie jedwabie i drogie futra zaczął się stroić. Drewnianą łyżką do glinianej misy nie sięgał, tylko na srebrnych zastawach zamorskie przysmaki kazał sobie podawać. Moc pięknych panien mu swatano, na próżno. Wybrał cudzoziemkę, złą i przewrotną jak on sam. Pewnego razu przybyli na zamek kmiecie, jego dawni sąsiedzi i przyjaciele. Przyszliśmy się z tobą naradzić, rzekli. Zawsze tak było, że kniaź zdania gospodarzy słuchał, ze słowem starszyzny się liczył. Było i się skończyło, odparł hardo Popiel. Prędzej mnie myszy zjedzą, niż was do rządów swych dopuszczę. Dotknięci do żywego chłopi odeszli. Nie będzie już miał Popiel wiernego kmiecego wojska na każde zawołanie. Cudzoziemców sobie najmniesz, oni cię będą bronić, szeptała mu do ucha żona. Mijały lata. Kruszwicki zamek aż kipiał przepychem. Im wystawniejsze uczty, im wspanialsze turnieje w nim urządzano, tym częściej bieda zaglądała do prostych kmiecich chat. Niedobrze się działo. Pewnego zimnego, deszczowego dnia do wrót zamku zastukała uboga, stara kobieta. Wiatr szarpał jej zniszczoną chustę, drżała z zimna. Zaprowadźcie mnie do króla, poprosiła. Nie licz na wspomożenie, kręcili głowami strażnicy. Wszystkich włóczęgów i żebraków każe zaraz przepędzać. Ale ja jestem jego matką. Zaskoczeni słudzy cofnęli się. Jeden z nich zaprowadził staruszkę do sali tronowej. Synku, wyciągnęła ręce biedaczka, synku, zmiłuj się nad swoim ludem. Precz, wrzasnął Popiel, niech mnie myszy zjedzą, jeśli to moja matka. Strażnicy wypchnęli staruszkę w ciemną, szumiącą deszczem noc. Nie minęło wiele czasu od tego wydarzenia, gdy zaufany sługa doniósł Popielowi, iż kmiecie zaczynają się buntować. Mówią, panie, że nie będą cię już słuchać, a na króla wybiorą jednego z twych stryjów, szeptał, rozglądając się pilnie, czy aby ktoś nie podsłuchuje.
Zaproś ich na ucztę, poradziła Popielowi żona, a mnie zostaw resztę. Gdy wszyscy w zamku posnęli, zeszła do piwnic i zatruła wino przeznaczone dla gości. Święty polski obyczaj nakazywał gościnność, przeto król, przybrawszy się w najpiękniejsze szaty, wyszedł naprzeciw stryjom i do stołu ich zaprosił. Zasiedli radzi, nie wiedząc, że to ich ostatnia uczta w życiu. Niech mnie myszy zjedzą, jeśli ktoś jeszcze odważy się zagrozić mej władzy, zaśmiał się szyderczo Popiel, gdy ciało ostatniego stryja pochłonęły fale jeziora. Ledwie wyrzekł te słowa, niebo pociemniało, zerwał się porwisty wiatr, a jezioro zaszumiało złowrogo. Przerażony morderca uciekł do swej komnaty, ale w tej samej chwili ze wszystkich dziur, szpar i zakątków i zakamarków zaczęły wyłazić myszy, tysiące myszy. Ratunku! Zawył nieszczęśnik i skoczył do drzwi. Myszy za nim. Wypadł na dziedziniec, stamtąd pędem nad jezioro. Popłynie ku wyspie, tam go nie dopadną. Zrzucił płaszcz, płynie. Ledwie wygramolił się na brzeg, myszy zaczęły wyłazić z jego butów, kieszeni i za kołnierza. Przypadł Popiel do ziemi i już się z niej nie podniósł, a tam, gdzie leżał, nawet trawa przestała rosnąć. Nikt nie usypał mu mogiły, nikt nad nią nie westchnął, bo i po co wspominać takiego króla? I tak się skończyły losy Popiela, złego króla. W bajkach, w legendach bywa, że właśnie zło zostaje ukarane, a dobro nagrodzone. Kochani, wkrótce będą wakacje, jeżeli będzie można już się swobodnie poruszać po kraju, może namówicie rodziców i wybierzecie się na wycieczkę do Kruszwicy, pospacerujecie nad jeziorem, wdrapiecie się na Mysią Wieżę i przypomnijcie sobie legendę o złym królu Popielu. A póki co, moi drodzy, zostańcie w domu. Życzę Wam dużo zdrowia i serdecznie Was pozdrawiam. I do szybkiego zobaczenia. Pa!